Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę. Ciągła czujność. Przeczytaj 1 do Tesaloniczan, 5 rozdział 6-8. Jaka metafora upojenia alkoholowego i trzeźwości pomaga nam w głębszym zrozumieniu charakteru przygotowań na powtórne przyjście Jezusa. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Paweł rozpoczyna 5 rozdział, 6 wiersze słowem przeto. Wcześniej napisał, że naśladowcy Chrystusa są dziećmi światłości i dnia. We fragmencie listu studiowanym w dzisiejszej części lekcji apostoł kontynuuje metaforę w celu wezwania swoich adresatów do dalszych przygotowań na powtórne przyjście Zbawiciela. Podczas gdy 5 rozdział 7 wiersz występuje pewna dygresja, przesłanie zawarte w 6-8 wierszu wzywa wierzących do czujności, trzeźwości i gotowości na wyzwania, jakie stoją przed nimi. Apostoł zaczyna od skontrastowania snu i czuwania. Ponieważ wierzący należą do dnia, nie powinni spać, gdyż na sen jest przeznaczona noc. Apostoł używa bardziej metaforycznego języka. Sen jest tu przenośnią duchowej ospałości czy obojętności. Jest metaforą śmierci. Wyrażenie nie śpijmy w oryginalne brzmi dosłownie nawet nie próbujmy usnąć. Paweł zakłada, że jego adresaci są czujni i pobudza ich do dalszego zachowania tej czujności. Następnie apostoł zachęca ich, by byli trzeźwi, nie upijali się. W starożytności trzeźwość była symbolem fizjologicznego, filozoficznego umysłu. Paweł chciał, by Tesaloniczanie byli ludźmi myślącymi i uważanymi w swoim pojmowaniu uważnymi w swoim pojmowaniu Pisma Świętego. Niektórzy używali Biblii do wyznaczenia dat i spekulowania. Apostoł zaś pragnął, by wierzący byli skupieni raczej na tym, co Pismo Święte mówi o osobistym, duchowym przygotowaniu. Metafora trzeźwości i upojenia alkoholowego może także wskazywać na etyczne ograniczenia zalecone w 4 rozdziale od 1 do 12. Dzień jest kojarzony z czuwaniem i trzeźwością. W nocy ludzie śpią i zazwyczaj w nocy się upijają. W 5 rozdziale 8 wierszu autor listu wykorzystuje symbolikę związaną z wojską. Żołnierze pełniący straż powinni czuwać i być trzeźwi w każdym czasie, i w dzień, i w nocy. Tak więc obowiązuje ich szczególnie wysoka norma czujności. Paweł oczekuje od chrześcijan, że będą zachowywali najwyższe standardy gotowości na powtórne przyjście Jezusa. Jako żołnierze pełniący wartę, chrześcijanie trwający na posterunku muszą być w pełni uzbrojeni. Przeczytaj słowa apostoła z analizowanych wersetów tak, jakbyś pisał je osobiście do ciebie i tylko do ciebie. Jak wyraziłbyś te słowa w czyn? Co musisz zmienić w swoim życiu, by postępować zgodnie z tymi zaleceniami Pawła? Dziękuję.